Nie widzę. W związku z czym przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt 12. Informacje zarządu. Ja tutaj mam kilka informacji. Drodzy Państwo, po pierwsze, dostaliśmy od Zarządu Infrastruktury Komunalnej Transportu materiały dotyczące nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. Te ulotki są. Pani Jali także bardzo bym prosił o pomoc w rozprowadzeniu wszystkich państw, bo są to ulotki o dosyć istotnych informacjach dla naszych mieszkańców. Także są tutaj w siedzibie dzielnicy. Proszę bardzo o rozprowadzenie wśród mieszkańców zainteresowanych. Jako zarząd podjęliśmy w okresie międzysesyjnym dwie uchwały. Jedną uchwałą wystąpiliśmy z wnioskiem o przyznanie nagrody edukacyjnej miasta Krakowa do dyrektora samorządowego przedszkola nr 110 pani Anny Jo. Było to związane z tym, że pani dyrektor obchodzi 30-lecie swojej pracy zawodowej. Natomiast no też chcieliśmy w jakimś stopniu docenić zaangażowanie pani dyrektor 35-lecie. Przepraszam, zaangażowanie pani dyrektor w uratowanie przedszkola nr 110 w chwili AWF, bo tutaj pani dyrektor bardzo mocno się zaangażowała. Zdecydowała się ostatecznie doprowadzić do tego, że władze uczelni wycofały wypowiedzenie i została umowa podpisana do 2014 roku. Podjęliśmy też uchwałę opiniującą pozytywnie ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji odbudowa zakładu produkcyjnego Philip Morris przy Filipie Morrisie. Jeżeli ktoś chce zapoznać się ze szczegółami tej inwestycji, to można się tutaj u pani Ali zapoznać. Jest, drodzy Państwo, wpłynął do nas harmonogram wypłat klient. Państwo radni, jeżeli nie otrzymaliście, to ten harmonogram jest u Ali. Są też, otrzymaliśmy raporty z badań w ramach naszego projektu realizowanego wspólnie z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych na osiedlu Dywizjonu 303 i UMW. Myślę, że jest tutaj wiele ciekawych spostrzeżeń. Warto zapoznać się z tym dokumentem. Jest również u pani Ali. Dostaliśmy podziękowania od pani dyrektor Rzemło Żłobka za pomoc, za wsparcie w odremontowaniu zalanych pomieszczeń żłobka. Planuję, drodzy Państwo, też jeszcze w tym miesiącu zorganizować spotkanie właśnie w żłobku z udziałem osób zaangażowanych, wspierających m.in. z udziałem przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, żebyśmy sobie po prostu obejrzeli to, co wspólnym wysiłkiem udało się nam wyremontować. Dostaliśmy tutaj serdeczne podziękowania od odchodzącego komendanta Straży Miejskiej, pana Janusza Wiaterka. Dziękuję nam za współpracę. Myślę, że szczególne podziękowania kieruję oczywiście na Komisję Praworządności. Ja też patrzę tutaj na pana przewodniczącego. Uważnie. I drodzy Państwo, jeszcze jedna informacja. Jeszcze w styczniu, drodzy Państwo, dokładnie 31 stycznia odbędzie się 34 koncert w cyklu Nowa Huta. Dlaczego nie? Tym razem artyści są dosyć egzotyczni. Wystąpi bowiem Optoich, chór prawosławnego ordynariatu Wojska Polskiego garnizonu Wrocław. Koncert odbędzie się w parafii świętego Józefa na osiedlu Kalinowym, a więc niedaleko nas. 31 stycznia, godzina 19:15. Zaproszenia dla Państwa radnych będą u pani Ali po 18 stycznia, kiedy będziemy już nimi dysponować. Także serdecznie zapraszam, a radnych, który będzie chciał zaangażować jeszcze mocniej w organizację tego koncertu, z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuję. Tyle, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o informacje zarządu, czy ktoś jeszcze z zarządu chciał jakieś informacje. Pan Marek Imiański odnośnie informacji zarządu, proszę. Ja chciałem uzupełnić Michała tutaj informacje o planach gospodarowania przestrzennego. Odbędą się dyskusje publiczne na temat obu planów i co ważne, dyskusja Stary Krzyżyny to jest 22 stycznia. A komisje wtedy, tak? Tak. W sali obrad Urzędu Miasta Krakowa. O której? Nie. O której to jest godzinie, Marek? Po 15 z tego co pamiętam, ale to jeszcze mogę sprawdzić. I druga dyskusja na temat Krzyżyny pas startowy to jest 4 lutego. 4 lutego, czyli przed naszym następnym procesem. To a propos tych dyskusji publicznych dotyczących planu. A o której godzinie 4? To jest chyba godzina 15, z tego co ja pamiętam, ale to jest Marek uzupełni tradycyjnym SMS-em roześle. Tak jest. Dzisiaj
dzisiaj również była dyskusja dotycząca kierunku zagospodarowania przestrzennego, czyli studium zagospodarowania. Materiały, bo tutaj to jest książka, materiały robocze, bo to są materiały tylko przeznaczone na dzielnicę, ale myślę, że warto się z nimi zostawić w dzielnicy. Myślę, że jest to jedna książka, także do domu pewnie nie będzie można tego wziąć, żeby skorzystać. To na temat studium. A jeszcze Wojtka tutaj zupełnie, byłem w żłobku, żłobek jest piękny, można powiedzieć, że no, lepiej niż nie jeden prywatny żłobek wygląda w tym momencie. Wyremontowany? Tak, wyremontowany. Naprawdę jest, żłobek jest przepiękny. Zróbmy tam sesję. I zaprawdę... Będzie to spotkanie, to rzeczywiście warto zobaczyć. Także można i zobaczyć. A propos samoobrony, bo samoobrona przedtem są różne terminy ferii. Małopolska teraz rozpoczyna, także a budżet został uchwalony w czasie, w jakim został uchwalony, no dlatego samoobrona nie miała szansy załapać na ferii. No. Pan przewodniczący powiedział, że Marku też nie ma. Dziękuję bardzo, panie Marku. Przechodzimy do kolejnego punktu, sprawy bieżące. Ktoś w sprawach bieżących? Nie widzę, drodzy państwo, w związku z tym zamykam ten punkt i przechodzimy do punktu oświadczenia i komunikaty. Nie widzę, zamykam punkt i przechodzimy do kolejnego punktu, to jest 15. I w tym punkcie oficjalnie zamykam obrady 26. sesji Rady Dzielnicy. Serdecznie państwu radnym dziękuję.